miękki, drożdżowy wieniec z pistacjami, a właściwie z kremem pistacjowym. Ciasto drożdżowe wymaga trochę czasu i pracy, ale z tym przepisem jestem pewna, że każdemu ono wyjdzie. Ciasto drożdżowe lubi ciepło, lubi być dobrze wyrobione i lubi też podwójne wyrastanie. W poprzednim filmie pokazałam przepis na banalnie prosty krem pistacjowy. I właśnie on tutaj będzie grał główną rolę. Ciasto zawijam, odkrajam końcówki, żeby było bardziej estetycznie i przekrajam wzdłuż na dwie części. Przeplatam je ze sobą i łączę końce. Wszystko tak, jak pokazuję na filmie. Taki wieniec zostawiam do wyrastania jeszcze na kolejne 30 minut. Przed pieczeniem rozsmarowuję na nim żółtko i wstawiam do piekarnika na około 45 minut. Na koniec odrobina białej czekolady i tak, to jest pyszne.